czasami bez poprawy. No ja na pana też mogę mieć inną reakcję, tak? Wie pan, no. Może panu coś się nie podobać, na przykład rysów twarzy i też nie będzie panu miło, nie? Wie pan, o co chodzi. No, są różne. Są różne sytuacje, nie? Zdaje sobie pan z tego sprawę. No ja tak. Pan może, nie wiem, trafić w obcym kraju na dzielnicę, gdzie będą na przykład czarnoskórzy. Byłem wśród Meksyków. No, jeśli był pan wśród Meksyków, no to chyba pan rozumie, nie? Tak. Więc myślę, że dzieciom należy pokazywać, że ktoś może wyglądać inaczej i to się nie należy bać. No, ale też nie można straszyć dzieci, nie? No tak, oczywiście, nie? Ale wie pan, nic takiego nie zrobiłem, żeby straszyć pana dziecko. Zsiadła córka automatycznie, nie? No wie pan, no często ludzie przechodzą też na przystanek, gdzie ci też siadają, gdy ktoś bez tatuażu przychodzi. Nie, no, także no, nie wiem, czy... Nie, no, czy tutaj to jest... No to musi do własnej interpretacji. Myślę, że trochę jest niemiłe, jak pan mi mówi tutaj, wie pan, no, ale pan, to też dla mnie jest niemiłe, że dziecko schodzi. No ale wie pan, ławka jest szeroka, dziecko może usiąść koło mnie, nic się mu nie stanie. No ja rozumiem, ale pan. Automatycznie zeszło, więc poczuło... To gdy pan przyjdzie na tamten przystanek, ktoś będzie z innym dzieckiem, dziecko też wejdzie i ktoś panu powie, że pan straszy, pan się wtedy będzie...